No dobra, zapomniałem się pożegnać, bo tu już leci kolejny odcinek. No ale dobra. Co to jest sobie ten portal? Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się strażnikami ognia. Pożyjemy, zobaczymy. Świątyni. To prawda. Dość tych bredni. Teraz nadejdzie twój koniec. Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświata. Jeszcze jak już żyje. Bez amuletu przyzwania dusz będzie mi trochę trudno. Oj stary, ty czarny mak, a tak działa na ciebie bryła lodu. Zwój czarnego maga. Cóż to my tu mamy? No, to możemy teraz kulturnie zapindalać. Raz tutaj było to oko. Tak. Sezamie, otwórz się. Gadosz, Kadar, otwórz się. No, czyli co? Pozostaje mi tylko zabicie tego smoka ożywieńca, powrót na statek i koniec serii. Dobra, załóżmy od razu amulecik. Oko i nosa. No raz coś czuję, że to mi się może przydać. No a tutaj był jeden. Może zanim powalczymy ze smokiem ożywieńcem, pozbędę się tych orków. Tak, żera mi w pizdu many. Ale przynajmniej jest mocne. I pytanie, będę musiał przyzywać szkielety, czy nie będę musiał? No okej, możemy z nim pogadać, ale to jak zrobię cięcie. Znaczy się po skończeniu cięcia. O! No dobra, idziemy pogadać z naszym ziomalem. No więc udało ci się mnie odnaleźć. Bardzo długo czekałem na twoje przybycie. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad?
Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Czy spotkanie z opętanymi nieszczęśnikami nie było wystarczającym powodem, byś poszukał sprawcy całego tego zamieszania? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. Przeznaczenie tylko jednej sztuki nie zostało z góry określone. Zabiłeś jednego z moich sług. To on miał posługiwać się szponem. Sądzę, że ty go teraz masz. I za to zginiesz. Super. Kim jesteś? Nadal musisz o to pytać? Zastanów się, głupcze. Przecież wiesz, kim jestem. Nie mam imienia. Tak jak ty nie masz imienia. Mój Stwórca obdarzył mnie boską mocą, tak jak twój Bóg obdarzył mocą ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat. Tak, jak twoim celem jest głoszenie wiary Inosa, magu ognia. Czy nie czujesz więzi, która nas łączy? Tak, już wiesz, kim jestem. Nie, to niemożliwe. Xardas zawsze mówił... Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora, byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. Dlaczego tu przybyłeś? Powierzono mi mą moc, bym dzięki niej skąpał ten świat w morzu krwi. Nie spocznę, póki ostatnia forteca praworządności nie obróci się w pył. Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw rodzajowi ludzkiemu? Moim władcą jest Pan Ciemności. Znasz go. Słyszysz jego zew. Moje armie powstaną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wieczny mrok. Dość tego. Wyślę cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, gadzie. Nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Naprawdę sądzisz, że możesz mi zaszkodzić tym szponem? Nie. Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatry śmierci, który wkrótce umiecie cały świat. Ups. A! Taktyczny odwrót. Ała. Czyli że co? Że magia nie działa, tak? No i kurwa zajebi. No i kurwa zajebi. Zajeba ten fucking biście. Ale nie wiem, stary, że wygrasz. Już nieraz moje szkielety pokazały. Jakie są wytrzymałe. Dobra, słuchajcie. Chodź na. Widzicie tamtego dupka? Dobra, bierzcie go. No dobra, bo na dziś muszę zobaczyć. Tak. Zrobię mu coś święty pocisk. No. Ale weź się nie ruszaj, bo nie wiem, czy cię trafiam, czy cię nie trafiam. Thank you.
Otrzymaj, stary, lekkie wsparcie. Bo widzę, że coś ci słabo ci idzie. Gdyby się przydała Armia Ciemności jednak. No i myślę, że zaraz będę mógł już im pomóc. Weźcie go, powstrzymajcie. Jeszcze przez... Fuck yeah! Padł. Padł dziad. No fakt, trochę mnie wywaliło. Xardas. Filmik ominąłem, bo i tak mi się nie nagrywa. No, ale... Padł dziad. Fucking shit. Padł dziad. Czyli co? No ja w sumie już mogę powiedzieć, że następnych odcinków nie ma sensu nagrywać. Chociaż nie. Nagram jeszcze drogę powrotną. Bo jak w sumie widać, zakończyłem już serię, nie? U nas nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zawrócić. Wrócić do naszej ziomali. Czołem Diego. Hej, ty. Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak jaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. Skoro tak twierdzisz, co zamierzasz robić dalej? Dobre pytanie. Na początek chyba wrócę do Corinis. Nie ma tam już gildii złodziei, a to otwiera pewne ciekawe możliwości. A może po prostu przejmę interes Bromora? W tym fachu zawsze są jakieś pieniądze. Uczciwe pieniądze. Idź do kapitana i wynośmy się stąd wreszcie. Okej, Diego. Zrobię tak, jak mówisz. Idziemy do kapitana. Żebym tylko nikogo nie zapomniał zebrać po drodze. Zaraz, tutaj ktoś jeszcze był, z tego co pamiętam. Milton. W naszym zakonie wszyscy są równi, dlatego nosimy identyczne ubrania. Przebierz się. Co może... Niewiele, ale nie znam szczegółów. Świetnie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Cholera, sam nie wiem. Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. Co zamierzasz teraz robić? Zastanawiałem się nad założeniem własnej akademii, w której nauczałbym naszej wiary. Ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Nigdy nie żałowałem, że zostałem magiem ognia. A ty? Nie jestem taki pewien.